śmieszny twarz. Dlatego chcemy tu na zawsze zostać. Czym zapominam ile lat mam. Nie chcę tak szybko dorastać. Teraz się bach. Siemano widzowie, witam serdecznie. Ja totalnie mnie rozłożył, jestem chory. Mam katar, mam nadzieję, że uda mi się wyleczyć do urodzin, ponieważ w urodziny dzieje się bardzo dużo. Dzieje się bardzo dużo, widzowie. Publikacja nuty na moim kanale jest również, będzie live, więc na wszystko muszę być przygotowany. Ciężko mi się strasznie wysłowić, jak mam katar, ponieważ mój mózg działa wolniej, zdecydowanie działa wolniej. Strasznie mnie też oczy szczypią, więc po prostu tragedia. W każdym razie witam was na Palionowie, na którym dzieją się rzeczy straszne i straszniejsze. Między innymi to, że Patryk się jakoś przemienia. Wiecie co, ja zawsze zaczynam tutaj na tej chacie, ja muszę pójść sobie gdzie indziej stanąć. Stańmy sobie tutaj na górze, na tym balkonie. Tu jeszcze dawno nie stałem. Na początku odcinka w szczególności. Więc stańmy sobie w tym miejscu z tym pięknym widokiem i tu rozmawiajmy. O, idealnie. Dobrze, co w dzisiejszym odcinku? Ogólnie to tak. Wchodzę sobie na serwer i pomyślałem, że pójdę do Spadżowa się z nim spotkać, no bo Patryk się przemienia w jakiegoś tam nie wiadomo co. On tam jakby traci kolor i tak dalej. Pójdę pogadać ze Spadżowem. Ciekaw jestem, czy on też to zauważył i tak dalej. I jakie są w ogóle jego wrażenia. Więc sobie dzisiaj ze Spadżowem oczywiście pogadamy. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Każda łapka w górę to szansa na to, że szybciej wyzdrowieję. Ponieważ, no, patrzcie, w tym momencie tak, tu mogę oddychać, tu ma totalnie zapchane, no, nie jestem w stanie w ogóle prawą dziurką od nosa oddychać, jest totalna tragedia i nienawidzę kataru, jest to jedna z gorszych rzeczy, głowa mnie troszkę, no po prostu jest wszystko co najgorsze mnie złapało, a w międzyczasie jeszcze nagrywamy filmy vlogowe na kanał Filip Szczypka, tak samo shorty, więc tam serdecznie was zapraszam. To będzie taki idealny prezent od was, jeżeli tam wbijecie i zostawicie lajka pod shortem. Dobra, co w dzisiejszym odcinku? Tak jak powiedziałem, lecimy do Spongeboba, więc muszę tam do niego polecieć. Ja jeszcze zanim wszystko, on w ogóle słyszałem, że wrócił tu po prostu, tam do tego swojego ananasa w końcu. Więc zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja. Ale czekajcie, jeszcze zanim to ja wezmę jakieś rzeczy dla niego. Jakieś żarcie mu przyszykuję może, żeby coś miał do żarcia i tak dalej. Ja właśnie ten, mi się kończy chleb. Dobra, weźmy ostatni ten, będzie trzeba zebrać z pola. Zapominam ciągle, żeby to zrobić. Dobra, chleb mu starczy, co mu tam więcej potrzebne. Pewnie zastanawiacie się widzowie, co robi tam z tyłu za mną stół, przecież go tam nigdy nie było. No cóż, to właśnie to jest po nagrywkach dzisiaj zostało, co były odbywane nagrywki tutaj na kanał vlogowy, więc tam serdecznie was zapraszam. Jeżeli ktoś nie jest na tamtym kanale, to teraz w tym momencie jest najlepszy moment, żeby tam pójść i być razem ze mną. O Jezu, jak mi się ciężko mówi. Dobra, nieważne, lecimy do Spongeboba. Co tu powstało? Dlaczego tu jest jakiś taki laser do góry? Czy tu powstał w końcu jakiś beacon? Niesamowite, czekajcie, obczajmy to. Zobaczmy, że tutaj coś faktycznie powstało takiego ciekawego. No musiał tu powstać beacon, tylko... Ciekawe, czy on... O, daje tu coś, patrzcie. Resistance, okej, dobra. Czyli to może jest jakieś wzmocnienie dla Spongeboba, bo widzę, że tam jest Spongebob już, więc lecimy w jego stronę. Co jest... Nawiedzony dom Spongeboba. Strzała. Wiecznie spada. No i co teraz? Dobra, zbliżmy się tutaj, zobaczymy jak wygląda sytuacja. Aha, dobra, Spongebob widzę już co tu zrobił. Dobra, cpaniaku, kurde. Co ci jest? Siema. Co mi jest? Czemu każdy tak reaguje? Co mi jest? No nic mi nie jest, dobrze się czuję. Z tobą też się coś dzieje, ej kurde, ja nie wiedziałem. Ja właśnie... A, co jest to... z tobą? Ej, Spongebob, co się z tobą dzieje? Przemieniam się. No i tak mówisz o tym sobie normalnie luz? A w co się przemieniasz? Nie wiem, szczerze mówiąc to nie mam pojęcia, co się przemieniam. Czyli ty też tak samo jak ja chorujesz, z tym, że ja się nie przemieniam. Tak. Ale ty tak tracisz jakby... Nie wiem, co to jest. Mówisz tak już z tym obojętnie, bo każdy tak reaguje, co ci jest. A. Już. Ja już. Dobra, no to w takim razie widzę, że potrzebujesz pomocy, więc przyszedłem dla ciebie z chlebem, żebyś miał co jeść. Chlebek. Ej, ale to dziękuję. Wygląda strasznie. Ej, właśnie, patrz, chodź, pokaż ci coś. Patrz, bo tam jest ten zamek twój. Jeszcze nie jest zniszczony do końca, widzisz? To, co ty budowałeś, ja to nie pamiętasz totalnie o tym. Ej, nie wytrzymam, ja co chwilę będę musiał odmuchać nos po prostu. Widzowie, to jest jakaś tragedia. Kurczę, się stało w bólu wścibsanie. Ty też chory? No. No widzę właśnie, że się przemieniasz jakoś dziwnie. No dobrze. Dobra, chodź, lecimy tutaj zobaczyć. Ej, jest Patryk u siebie. Ej, co tu robi krew? Nie mam pojęcia. Dobra. Nie rozbryzguj jej bardziej. Dobra, u Patryka wszystko w porządku. Ej, co on tu ma za tabliczki? Jestem głodny. A, on jeszcze chyba siedzi w więzieniu. Aha, tak? No tak, no całkiem możliwe, dobra. Całkiem możliwe, dobra, chodź. Zniszczymy całkowicie, chodź, pogadamy sobie i zniszczymy ten zamek do końca, bo to już nie ma sensu, żebym tutaj tak był. Widziałem Patryka, jak ci to niszczył, na własne oczy to widziałem, nie? Aha, to był Patryk. Tak, właśnie, nie rozumiem, dlaczego on to zniszczył. Bo wydawało mi się, że właśnie on ci kazał to zbudować, no ale dobra. Nieważne, w każdym razie zniszczył, bo wydaje się, mu się nie podobał. Słaby zamek zbudowałeś. Jak się z tym czujesz?
Trochę mi smutno, ale nawet nie wiedziałem, że go budowałem, więc to obojętne. Troszkę ci smutno, ale jest ci to obojętne. No to dobrze. Najważniejsze to się, walić hejterów. Walić. Zniszcz to jak najszybciej, bo tutaj to trzeba się tego pozbyć. Bo tutaj miałem fajne miejsce, w którym ja ogólnie swoje rzeczy robiłem, a tu nagle powstaje mi jakiś taki syf. Tak swoją drogą tam, patrz, ta gąbka się ciągle pali. Tak swoją drogą, widzisz? Coś się zepsuło. Faktycznie. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Dobra, rozwalamy to do końca. I ogólnie co u ciebie z Panżą? Czemu wróciłeś w ogóle tam z tego statku? No wróciłem, bo znaleźliśmy już metodę na to, żeby mnie Patryk tutaj nie przejmował na pewno kontroli. Jaki sposób? No, hełm taki zakładam, antypatrykowy. Antypatrykowy hełm. Fajnie. I mogę w sumie być napalionowy, bo mnie nie przejmuje. A, rozumiem. Czyli jedyne, co cię teraz przejmuje, to choroba. Zmienianie się, tak samo jak mnie choroba przejęła teraz. Nie, to naprawdę, tak. Choroby to jest najgorsze rzecz na świecie. Jakie jest twoim zdaniem najgorsza choroba? Najgorsza choroba? No oczywiście są gorsze, takie bardzo gorsze. A, no, ale to przeziębienie, najgorsze przeziębienia. Przeziębienie i katar. To jest masakra jakaś. No, to prawda. To się muszę z tobą zgodzić. Nienawidzę tego. Przez katar głowa boli, przez katar masz kaszel, przez katar masz wszystko. Tak, masz problemy psychiczne. Depresja i choroby psychiczne. Przez katar. Dobrze, widzowie, jeżeli ktoś z was również jest chory, to łączymy się z wami bólu, dajcie znać w komentarzach koniecznie. Dobra, ej, nie chcę się tego rozwalić, bo to jest tak rozwalone, że ja tu mam dziury pod sobą, nie? Ja to rozwalam i muszę się podbudować, jak się podbudowuje, to dodatkowe bloki. Ale trzeba to zniszczyć już, bo ja już nie mogę na to patrzeć, jak to tutaj jest takie rozwalone. Ogólnie to tak, czy ty chcesz jakiś zamek swój budować? Zamek? Po co mi zamek? Dobrze, to jest prawidłowa odpowiedź. Po co ci zamek? Tak, tylko chciałem zadać pytanie, no bo skoro to był budowany, to nie wiedziałem, czy jest w końcu jakiś plan na zamek ostatecznie, czy nie. Ej, ja w ogóle nie wiem, co jest z Patrykiem. Co się z nim dzieje? Szczerze? To ja też nie wiem. Wiem tylko, że siedzi w więzieniu i tyle wiem. A dobrze, uważasz, że słusznie? Że siedzi za niewinność, czy siedzi za słuszność? Nie no, wydaje mi się, że jest niewinny, ale tam siedzi tylko dlatego, żeby tutaj nie nabroił na palianowie bardziej. No i tak stamtąd wychodzi, kiedy chce. Serio? No jasne, że tak. Dalej wychodzi? No ja przecież ja już go tyle razy przyłapałem, jak on tak, po prostu sobie kilo wyciągał po prostu za pleców i wychodził. Szedł przed siebie. A to ja też go nie spotkałem w nocy, tak żeby... Bo on, tylko... A, tylko raz. No dobrze. Dobra, niszmy to do końca, bo ja już muszę się iść położyć po prostu. Jak ja się zaraz nie położę, to jest jakaś tragedia, widzowie. Dzisiaj będzie krótszy odcinek na pewno, bo... Z takim katarem to się nie da mówić w ogóle. To jest jakaś tragedia. Dobra, niż do końca. Jak ci idzie? Kończymy już? Ja skończę szybciej? Kończę szybciej chyba. Nie. Ty masz dwa bloki? No, tak. Ja mam 10 jeszcze chyba. Ale ja sobie teraz muszę postawić, żeby rozbić tamten. O, sięgnąłem. Dobra. 5. Dobra, tu. 6. Nie no, czym się gąbki najszybciej rozwala? Nie wiem, ja rączką rozwalam. No ja też, ale... Dobra, skończyłem. Ja rozwaliłem. Dobrze, no to idealnie razem skończyliśmy. Dobrze, ile zebrałeś gąbek? Zaraz ci powiem, tylko pozbieram. Dobra, kto zbierze więcej gąbek, wygrywa 10 diaksów, tak mówię. Już ma wszystko, co, nie? No. Ile masz? Mam 64. A, to więcej masz, bo ja mam 64 i 20. Dobra, dodawaj mi 10 diaksów. Musi mieć do domku. Nie no, żartuję. Żartuję, to jeszcze będzie trzeba te dziury zamurować jakoś tym piaskiem. No ale dobra, masz te gąbki, ja ich nie chcę. Weź sobie, bo ja z tego nic nie buduję, a ty gąbki lubisz. Ej, dobra, Spadżo, bo ja nie wiem, co z tobą porozmawiać. Jestem tak przeziębiony, tak jestem chory, że po prostu się trzeba iść położyć, leżeć i odpoczywać, więc ja widzę, że z tobą też nie jest najlepiej. Też nie. A ty czujesz to w ogóle, że coś się z tobą zmienia? Nie, w sobie nic nie czuję, tylko wszyscy tak reagują, więc może przez to, że wszyscy tak reagują, ja się tak dziwnie czuję. Nie wiem. Rozumiem. Efekt placebo, tak? Tak zwany. Placebo. Dobra, to ja przyjdę do ciebie może jutro, zobaczę co u ciebie, jak będę w stanie, nie? I tyle. Teraz lecę na chatę, bo to nie ma sensu naprawdę, ja padam z nóg. Więc ty się trzym ciepło, prawda? Nie przeziem się. Ja nie wiem, o co chodzi, to wygląda jak jakieś kurcze, takie dziwne rzeczy za te kable, nie wiem co to jest. Tak dziwnie to wygląda. No trochę dziwnie. Nie wiem, dobra, nieważne. Czym się leć spać, bo już się ciemno robi, ja też lecę w kimę. Pozdro, do zobaczenia jutro. Elo. No, ty również. Dobra, lecimy spać, widzowie. Jak widzicie, jestem chory, więc dzisiaj, no tragedia, nie damy rady nic więcej porobić. W każdym razie widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Daily musi trwać, nie ma to tamto.
są rzeczy ważne i ważniejsze, więc daily pokazuje, jak faktycznie się czujemy. Dziś się czujemy średnio, ale jutro mam nadzieję, że będzie lepiej. Trzymajcie się, elo.